Dziękuję bardzo. Teraz już prosiłbym Państwa o przegłosowanie protokołu. Czy są uwagi do protokołu? Nie głosuje się protokołu. Znowu powstaje ten. Nie ma żadnych uwag. Dziękuję bardzo. Teraz wolne wnioski. I tutaj prosiłbym Państwa o jak mniej zaangażowana w wypowiedziach. Tutaj pierwszą osobą, która jest na traktuarkę pani Aniela Pasukiewicz, jeżeli też bym chciał jeszcze to. Proszę bardzo. Proszę pani. Szanowni Państwa, ja przede wszystkim chciałam wszystkim radnym podziękować za to, że dwa lata temu pozwoliliście mi pracować w zarządzie. Przykro mi trochę jest, że ta moja praca została, że tak powiem, niedokończona. No cóż, starałam się pracować na rzecz dzielnicy, dalej będę pracowała pomimo tego, że nie jestem członkiem zarządu. Bycie radną to nie tylko zajmowanie powiedzmy miejsca w zarządzie, ale też ciężka praca i taka powiedzmy normalna. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Troszkę jest mi przykro, że tak słabo się Państwo moją pracę. Proszę by to też było, ja też chciałem podziękować. Myślę, że nie wiem. No jest to oczywiście ciężka sytuacja, ciężkie są rozmowy, to są ciężkie dylematy, no tak Rada zdecydowała. Ja również uważam, że będziemy jak najbardziej stawiać na wszystkich radnych, nie będzie ktoś powiedzmy, nie wiem, procentowany w ten sposób do przodu, a ktoś będzie stawiany w tyle. Będziemy oczekiwali od wszystkich radnych, jak nowy zarząd, w imieniu zarządu, mówię Państwu, będziemy wszystkimi radnymi pracować na rzecz tutaj naszych mieszkańców, naszej dzielnicy. Jeszcze raz dziękuję Państwu za dzisiejszą długą sesję, za udział męczący. Bardzo dziękuję przede wszystkim tej komisji inspiracyjnej i panu radnemu Dominikowi Jaśkowcowi, przewodniczącemu, który to poprowadził też dosyć sprawnie. Myślę, że o terminie sesji najbliższej poinformuję Państwa. Będziemy jeszcze przeprowadzać zmiany w komisjach, bo miejsca się wolne porobiły. A to muszą być uzupełnione, więc myślę, że Rada będzie pracowała dalej. Dziękuję bardzo, zamykam obrady sesji.